Ewelinka, podejdź do mnie, coś ci pokażę. Będziesz miło zaskoczona. Będzie to prawdopodobnie połówka nieśmiertelnika pierwszowojennego. Jest tutaj Senberg, czyli nazwa miejscowości Susz, Rosenberg i jakiś numer, który nie do końca mi coś mówi. Także ciekawostka, pomimo tego, że jest przełamanym nieśmiertelnikiem, jest to bardzo ciekawa pamiątka regionalna. Spójrz, nieśmiertelnik pierwszowojenny, także morda się cieszy, bo tego typu nieśmiertelniki są rzadkie, pomimo to, że nawet kawałek tego nieśmiertelnika, to i tak się cieszę. Tym bardziej jeszcze z Rosenberg Susza. Bardzo ciekawe. Ale widzę, że pozazdrościłeś mi, że ostatnio ja znalazłam. Też musiałeś? No ty miałeś stalagowy, natomiast u mnie pierwszowojenny. Także tylko się cieszyć. Dobra passa nas nie opuszcza. Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Wybraliśmy się dzisiaj na wspólne kopanko. Witam Was serdecznie. Dzisiejsze poszukiwania to łąka. Dzisiejsze poszukiwania to też nowy wykrywacz metali. Pierwsze próby na tym polu będą oczywiście z Xpedeusem 2, ale tylko i wyłącznie dzisiaj dlatego, że pobawiłem się i zrobiłem sobie nowe ustawienia i chcę je przetestować, a później przesiądę się na nowy produkt firmy Nocta, Simplex Ultra. Firma Nocta, wykrywacze metali, wprowadziła trzy nowe modele na rynek. Trzy nowe Simplexy o nazwie Simplex Lite, Simplex BT i Simplex Ultra, który oto właśnie trzymam w rączkach. Także pobawimy się, zobaczymy możliwości tego wykrywacza. Oczywiście pierwsze poszukiwania z nim to pierwsze wrażenia, no i pierwsze doświadczenia. Bądźcie z nami, a zobaczymy jak wyjdzie. Sygnał był bardzo ciekawy. Zawsze jest tak, jak Krzysiek podejdzie z kamerą, to nigdy nie mogę namierzyć. Jest. Jest monetka. Zaraz Wam powiem, co to będzie. Tak, jest to szelong Królestwa Prus. I jeżeli się nie mylę, jest to rok 1770, tak dobrze widzę? Może Wy będziecie lepiej widzieć. Cieszy, bardzo cieszy. Ewelinka znalazła szelonga pruskiego. Trochę jej pozazdrościłem, ale cieszę się również z jej radości, a ja znalazłem taki oto krążek aluminiowy. Jest to na 100% aluminiowy żeton. Jakiś okolicznościowy. Ciężko mi jest powiedzieć konkretnie na tą chwilę, co to jest, ale można potraktować to jako ciekawostkę. Wcześniej, w okresie przedwojennym, różne firmy reklamowały się właśnie w ten oto sposób do swoich produktów. Jako taki gadżet reklamowy wkładano między innymi tego typu krążki z wybitymi informacjami. Jeśli chodzi o monetki, to dzisiaj mam niezłego farta, bo kolejna monetka. Jeden szyling z 1806 roku. Proszę bardzo. W jakim pięknym stanie. Zaraz Wam pokażę drugą stronę. Raz, dwa. Dwa kolejne dołki i dwa czyste guziki. A ja po ciężkim boju znalazłam naparstek, naparsteczek. Powiedziałabym, że rozmiar dziecięcy, ale raczej nie. Znajdki są. Sygnałów i emocji na tym polu jest mega dużo. Następna rzecz, która została uratowana przed zniszczeniem, to janczarek.
jest pęknięty, pewnie dostał ciosa przez pług. W środku jeszcze jest piasek. Patrząc z tej strony, myślałem, że jest cały. Ale i tak mi się japa cieszy, bo naprawdę te pole dużo nam daje. Chciałabym się dzisiaj Wam pochwalić, że mam szczęście, jeżeli chodzi o ciekawe znajdki. A oto kolejna z nich. Jest to guziczek z jakąś scenką, wydaje mi się, że myśliwską, bo jest tutaj myśliwy ze strzelbą, tu jakieś zwierzęta. Guziczek jest do identyfikacji, jeszcze nie wiem, ku czemu on służył. Oczywiście służył pewnie do zapinania, no ale nie wiem jeszcze od... z czego to wynika taki guziczek? Odstawiłem Xpedeusa 2, a teraz będę pracował na Nocta Simplex Ultra. Firma Nocta wypuściła 3 nowe modele nowej generacji wykrywacze o nazwie Simplex, Simplex Lite, Simplex BT i ten model, który ja trzymam tutaj właśnie w ręcach, to Simplex Ultra. Detektor ten jest najbardziej zaawansowany z tej całej trójki i posiada takie funkcje, które posiadają wykrywacze z linii premium. Przede wszystkim recovery speed. Ten wykrywacz można w trudnych warunkach podkręcić tak, żeby był mega, mega szybki. Pracuje on na 15 kHz, czyli na najbardziej uniwersalnej częstotliwości. Posiada 6 programów fabrycznych, a przede wszystkim też jest odchudzony i posiada nową sztycę i wyslimowaną ceweczkę. Także duże zmiany z większymi możliwościami tego detektora. No i właśnie dzisiaj jest ten dzień, gdzie odpalam go pierwszy raz i nabędę jakieś pierwsze wrażenie i doświadczenia, z którymi będę mógł się z Wami podzielić. Tu jest obiekt żelazny. Zobaczcie, jak go dyskryminacja przycina. Żelazo. Wykrywacz pewnie zasygnalizował ten guzik, natomiast też muszę Wam powiedzieć, że nastąpiła istotna zmiana, jeżeli chodzi o dźwięki. Zobaczcie model nowszej generacji, jaki ma dźwięk. Wiele osób z Was narzekało na te dźwięki, a teraz są bardzo łagodne, także pewnie przypadną do gustu większości detektorystom. Ten model wykrywacza posiada funkcję recovery speed. Jest to funkcja odpowiedzialna za szybkość pracy procesora, zwiększając w zakresie od 1 do 5 tą funkcję, uzyskujemy to, że nasz wykrywacz jest bardzo szybki, za czym idzie to, że w trudnych warunkach lepiej odczytuje leżące koło siebie przedmioty. Nie następuje tak zwany efekt maskowania w tym modelu wykrywacza. Wziąłem przykładowy żeton, który wcześniej znalazłem, i kawałek żelastwa. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Podkręcając tą funkcję, kładę koło siebie żelastwo i monetę. A, jeszcze najpierw Wam pokażę dźwięk żelastwa. Zobaczcie, wykrywacz maskuje żelazo, czyli nie widzi tego żelastwa dokładnie. Tam chrobocząc daje nam sygnał, ale kładąc koło tego żelastwa ten żeton, zobaczcie, co się dzieje. Wykrywacz pewnie widzi ten żeton, przez co pokazuje nam to, że naprawdę model ten wykrywacza jest bardzo skuteczny w różnych warunkach. Jest to oczywiście jeden z wielu przykładów, które będę Wam w trakcie użytkowania tego wykrywacza pokazywał. Natomiast chcę zbudować Wasze wyobrażenie o możliwości wykrywacza metali Nocta Simplex Ultra. Także stary Simplex, a nowy to jest przepaść, jeżeli chodzi o możliwości tych detektorów. Krzysztof wyciąga monety, a ja znalazłam tym razem oto taką zapalniczkę.
za czasów PRL-u. Jeszcze pamiętam, jak mój tato taki używał. Kolejny szelong, a nie, tym razem grosz Królestwa Pruskiego. Z tyłu taki na rewersie orzeł, ładnie widoczny, a tutaj idzie Ewelinka. Uśmiechnięta. Stoję, a nie. Stoję, stoi. Się przygląda, co ja robię, a ja co robię? Identyfikuję monetę. Jeszcze gdzieś mi spadła. Także szukaj. Będziemy jej jeszcze szukać. Dodatkowo. Że propointer ci pożyczyć. To poproszę propointer, bo nie widzę, gdzie ona jest. A jest, dobra, mam. Bez propointera się obyło. Zobacz. Podziwiaj. Niech popodziwiam trochę. I co, Simplex nie jest dobry? Nie wiem, nie dałeś mi, więc nie wiem. Nie wypowiadam się. Następnym razem odpalisz swojego. 1764. Proszę. Dzięki. Kończymy na dzisiaj poszukiwania. Pierwsze wrażenia z pracy wykrywaczem metali Simplex Ultra bardzo pozytywne. Wykrywacz jest szybki, głęboki, bardzo czuły. Ma te coś, co powinien mieć każdy detektor. Sympatycznie się z nim pracuje. Dźwięki przyjazne dla ucha. Oglądajcie nas w kolejnych odcinkach. Będziemy już z Ewelinką na co dzień chodzić z tymi wykrywaczami. Będziemy je testować. Będziemy próbowali różnego rodzaju ustawienia. I oczywiście będziemy dzielić się na łamach naszego kanału z jakimiś ciekawostkami związanymi z detektorami Nocta Simplex. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.